Weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie. I powiedzmy tak, to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny. A moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam. Bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas. Już teraz możemy się błogosławić, wspaniały czas nadszedł, że możemy się razem spotykać, być przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Radość jest wielka naprawdę, bo jesteśmy razem zgromadzeni. To jest naprawdę czas wspaniały, kiedy możemy ze sobą się witać, że możemy ze sobą przebywać razem, że możemy radować się w Panu naszym, w Duchu Świętym. Dzisiaj na nabożeństwo jesteście dobrze przygotowani, bo każdemu z was wysłałem teksty biblijne, które będą dzisiaj czytane. Oczywiście zrobiłem to przez pomyłkę, ale Słowo Boże nikomu nie zaszkodzi. Także mogliście to już w domu przeczytać. Wiecie, na jaki temat będę mówił, a więc bądźmy pełni Ducha Świętego. Amen. Kochani, jest to naprawdę wspaniały czas, kiedy możemy o tym mówić, kiedy się radować. Czytamy dzisiaj na początku dwa fragmenty Słowa Bożego, obydwa z Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie na początek, 7 rozdział, 51 werset, a później 53 do 60. Czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go, a słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. A wypchnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, zasnął. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 32 do 35, a później jeszcze dwa wersety, 38 i 39. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeżeli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem.
Wypowiedziane tu są takie dość mocne, twarde słowa: ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Ludzie twardego karku. Jacy to są ludzie twardego karku? To są ludzie uparci. I jest powiedziane, jesteście uparci jak ojcowie. A czytamy o tym w Starym Testamencie, jest to wielokrotnie w różnych miejscach podkreślone, na przykład 2 Mojżeszowej 32:9, rzekł Pan do Mojżesza: patrzę na ten lud i widzę, że jest ludem, że to lud twardego karku. A w 2 Mojżeszowej 33:5, rzekł Pan do Mojżesza: powiedz do synów izraelskich, jesteście ludem twardego karku. Ze względu na oporność przed Bogiem stajemy się nieczyści, zanieczyszczamy się w ten sposób. Tak samo jak nieobrzezani poganie. Ponieważ oporne serca i uszy to serca i uszy nieobrzezane. Możemy powiedzieć, no tak, jak, po kawałeczku serca mamy obciąć, czy uszu kawałeczek odciąć sobie, wtedy będziemy obrzezani. Wiemy, że o duchową stronę naszego życia chodzi. Wiemy doskonale, że chodzi o to, abyśmy odrzucili z naszego życia to, co nie chwali Boga. To, co przeszkadza w tym, aby Duch Święty mógł w nas działać bez oporów. Żeby Duch Święty mógł wpływać na nas w taki sposób, abyśmy stawali się podobni do Jezusa Chrystusa. Przecież taki jest nasz cel. Przecież taki jest cel Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus chce, abyśmy byli Jemu poddani, abyśmy chodzili przed Jego obliczem w mocy Ducha Świętego. Takie nieobrzezanie oznacza opieranie się Duchowi Świętemu, bo opieranie się słowom Ducha Świętego oznacza, że nie chcemy słuchać tych, którzy zostali przez Ducha Świętego posłani z przekazem od Boga do ludzi. A więc opieramy się temu. Słowo od Boga posyłane jest do nas z przekazem i jest posyłane do nas za pośrednictwem aniołów bardzo często. Wprawdę mówiąc, nie wiemy dokładnie, jaka jest rola aniołów w dawaniu nam prawa Bożego, ale widzimy w Piśmie Świętej, w Biblii wyraźnie, że aniołowie biorą w tym udział za czasów Mojżesza, ale też biorą w tym udział za naszych czasów. Wielokrotnie na tym miejscu pojawiali się aniołowie Boży, aby przekazać nam słowa od Pana, aby przekazać nam Boży autorytet, przekazać nam to, co Bóg chce od naszego życia. Kiedy słowo od Boga jest nam przekazywane, to nawet jeśli nam się ono z różnych względów nie podoba, czy jest nam takie niesprzyjające lub negatywne dla naszego życia, to nie możemy być obrażeni. Nie możemy być obrażeni, nie możemy być niezadowoleni, bo to wskazywałoby na to, że mamy ochotę je odrzucić. Słowo od Boga, niezależnie od tego, jakie by ono nie było, czy jest dla nas bardzo przyjemne, czy dla nas jest bardzo radosne, tak jak na przykład zwiastowanie o narodzeniu się Jezusa Chrystusa. Oto zwiastuję wam radość wielką. Ale nie zawsze Bóg przychodzi, nie zawsze posyła swoich aniołów, nie zawsze posyła swoje sługi, żeby nam przekazywać radość wielką. Czasami chce nam przekazać napomnienie. A więc bądźmy ludźmi, którzy nigdy nie odrzucają tego słowa, które jest do nas posłane. W Biblii wiele razy czytamy o tym, jak Żydzi wielokrotnie zgrzytali zębami, gdy przemawiał do nich Duch Święty. Oczywiście przez ludzi. Oni się obrażali na ludzi, zgrzytali zębami na ludzi, ale byli obrażeni nie na ludzi, tylko na Boga. Bo słowo nie było pochodzenia ludzkiego, ale słowo było pochodzenia Bożego. A więc bądźmy bardzo ostrożni, kiedy przychodzi do naszego życia Boże słowa. Oni byli źli, oni byli sfrustrowani. Jacy my jesteśmy, kiedy dociera do nas Boże słowo? Kiedy przychodzi do nas jakieś napomnienie? A często potrzebne jest to napomnienie dla każdego z nas. Szczepan, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą.
i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Myślę, że jest to właściwie chyba jedyne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie jest powiedziane, że Jezus Chrystus nie siedzi po prawicy Boga Ojca, ale stoi po prawicy Boga Ojca. Jest to chyba jedyne miejsce, ale też i sytuacja jest bardzo szczególna. Bardzo szczególna. Niektórzy mówią, że Jezus Chrystus powstał, aby przyjąć ducha męczennika. Żeby przyjąć męczennika, który odchodzi z ziemi, który w zasadzie jest kamienowany. W tym czasie Szczepan, kiedy kamienowali go, ujrzał chwałę Bożą. A więc coś bardzo szczególnego. Nie tylko Szczepan ujrzał chwałę Bożą, ale wielu innych ludzi opisanych w Piśmie Świętym ujrzało chwałę Bożą. Na przykład ja tu wypisałem tych ludzi, którzy jasno, wyraźnie wiemy ze Słowa Bożego, że ujrzeli tą chwałę. Po pierwsze Izajasz. Izajasza 6 rozdział 1-3 wersetu mówi: w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępu. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Widzimy? Izajasz widział chwałę Bożą. Dalej Ezechiel. Ezechiel 1 rozdział 26-28 mówi: a nad sklepieniem nad ich głowami było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu, a nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka, a wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu z wyglądu jak ogień wewnątrz niego, a w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz? Tak wyglądało wokół blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana. Apostoł Paweł widział też chwałę Bożą i to jest 2 Koryntian 12 rozdział 2-4. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju, słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. A więc zobaczmy, apostoł Paweł również uczestniczył w oglądaniu chwały Bożej. I Jan. W objawieniu Jana, w pierwszym rozdziale, tak w zasadzie ujmę tutaj tylko główne zagadnienia, które zostały o tym powiedziane, zamieszczone między 10 a 17 wersetem, to bardziej taka parafraza niż dosłowne czytanie wersetów i powiedziane jest tak: w dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby. A gdy się ubrociłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. A z ust Jego wychodził bosieczny, ostry miecz, a oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy Go ujrzałem, padłem do nóg Jego jakby umarły. Więc widzimy, to są osoby, jeszcze oczywiście znamy ten przykład zapisany na początku w Księgach Mojżeszowych, kiedy to Mojżesz widział chwałę Bożą, widział Boga nie z przodu, a z tyłu chwałę Jego widział, bo samego Boga nie może człowiek ujrzeć i zostać przy życiu. A więc zobaczmy, to są przykłady opisane tego, że chwała Pańska objawiła się, że przyszła moc Boża. Więcej znaleźlibyśmy tych objawów chwały Pańskiej. Wiemy oczywiście, że pasterze na polu pasący trzody ujrzeli też chwałę Pańską, kiedy zwiastowali aniołowie narodzenie się Jezusa Chrystusa. Ale kochani, to jest naprawdę ważne, abyśmy uczestniczyli w działaniu Ducha Świętego, które podejmuje pośród nas, które podejmuje spośród swojego ludu. Kochani,
Cudownie jest, kiedy znowu możemy się zgromadzić. Wspaniale jest, kiedy Jezus Chrystus jest wśród nas, prawda? Jesteśmy wtedy tak bardzo blisko tego, że Bóg może działać wśród nas. Jest to naprawdę bardzo duża wartość i teraz, kiedy przez jakiś czas zabrakło nam społeczności, kiedy mogliśmy razem być zgromadzeni na tym miejscu, oczywiście okazało się, że brak jest ogromny. Nie wiem, jak każdy z was to odczuwał. Ja odczuwałem to, jakby ktoś mi ręce odciął. Po prostu pewne rzeczy jakby nie można w ogóle funkcjonować, nie można wykonywać, nie można robić. Coś jest jakby urwane. Jesteśmy oderwani od czegoś, co dotychczas mieliśmy i czasami może nawet nie docenialiśmy tak bardzo. A teraz po prostu nie ma tego, nagle nie ma tego. Spotykałem się z wami przed kamerą, ale to nie jest to, kochani. To jest zupełnie co innego. Starałem się nadrobić, w jaki tylko możliwy sposób było to do zrobienia, ale się nie da nadrobić tych rzeczy, bo potrzebna jest osobista społeczność, potrzebna jest osobista obecność. Nadrabialiśmy to oczywiście na kolanach, kiedy stawaliśmy przed obliczem naszego Pana i Boga, bo koronawirus nam wtedy nie przeszkadzał w społeczności z Bogiem, więc mogliśmy nadrabiać nasze utracone różne przez czas i przez pracę różne społeczności osobiste z naszym Panem, ale potrzebowaliśmy siebie nawzajem. Kochani, chciałem jeszcze kilka takich fragmentów wspomnieć, te, które czytaliśmy i dwa zdania z innych jeszcze miejsc. Czytaliśmy, Ducha Świętego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Czytaliśmy to w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, 32 wersecie, prawda? Tym, którzy byli mu posłuszni. I czytaliśmy w 7 rozdziale, 55 wersecie, Szczepan był pełen Ducha Świętego. A jeszcze czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 4 wersecie i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I jeszcze jedno miejsce, 2 Koryntian 1:22, Bóg wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. Każdy z nas otrzymuje Ducha Świętego jako zadatek w momencie nawrócenia, ale upływa jeszcze jakiś czas, dłuższy lub krótszy, zanim wejdziemy w Jego pełnię. Kochani, czytaliśmy w tych fragmentach. Szczepan miał tę pełnię, jak czytaliśmy. Pełnię mają też ci, którzy są posłuszni Bogu. A kiedy zostajemy obdarowani Jego pełnią, pełnią Ducha Świętego, to zaczynamy mówić innymi językami. Wszystko to, co powiedziałem, to są wnioski wyciągnięte tylko z tych przeczytanych fragmentów, fragmentów Pisma Świętego. Dzisiaj obchodzimy dzień zesłania pełni Ducha Świętego na pierwszy Kościół. Ale też podążamy za tym pierwszym Kościołem, aby być w tej samej pełni, w której był pierwszy Kościół. Amen? Podążamy dokładnie w tym samym kierunku. Nie chcemy tworzyć jakichś nowych teorii zesłania pełni Ducha Świętego. Nie chcemy też ludzi za sobą poróżnić, ale chcemy podkreślić, że Słowo Boże jest niezmienne, odkąd zostało zesłane przez Ducha Świętego i spisane przez apostołów Jezusa Chrystusa. I tak czytamy, i jak czytamy, tak też nauczamy, że pełnia Ducha Świętego jest dla każdego z nas. Ze wszystkimi przejawami Jego obecności w nas i pośród nas. Głosimy to, bo Pismo Święte tak mówi. Głosimy to, bo w Słowie Bożym jest to bardzo wyraziście powiedziane. Dlatego bądźmy pełni Bożego Słowa w sercach naszych,
abyśmy wiedzieli, że dla nas jest pełnia, dla nas jest też chwała Boża. To wszystko zostało pokazane ludowi Bożemu, aby lud Boży kroczył w radości Pana swego. Szczepan, będąc pełen Ducha Świętego, widział chwałę Bożą. Tą samą chwałę Bożą widzieli Mojżesz, Izajasz, Ezechiel, Paweł, Jan. Czytaliśmy o tym. Trochę inaczej ją opisywali. Niektórzy chcieliby widzieć w opisie Ezechiela, że to UFO przyleciało na ziemię. To nie UFO przyleciało na ziemię, to przyleciał Duch Święty. Kochani, taka jest prawda. Przyleciała chwała Boża. Przyszła, ogarnęła. Tak samo jak nie wiemy, skąd powstaje mgła dookoła nas, prawda? Gdzieś skąd się bierze i raptownie wszystko zamglone, nic nie widać. I Bóg chce, ażeby taka mgła Ducha Świętego ogarnęła każdego z nas. Ogarnęła całą społeczność Bożą. Abyśmy nie rozglądali się na boki, niczego dalej nie widzieli, tylko byli w obłoku chwały Bożej. Bóg chce, żebyśmy przebywali w obłoku chwały Bożej. I dzisiaj jest ten dzień, którym wspominamy, ale dzisiaj nie odgrzewamy starego posiłku. Dzisiaj nie rozgrzewamy na nowo starych popiołów przebudzenia. Dzisiaj mamy świeże działanie. Dzisiaj mamy świeży deszcz. Dzisiaj mamy na podwórku świeży deszcz. Dzisiaj padało. Dzisiaj mamy też świeży deszcz Bożego Ducha Świętego, który świeżo pada. A więc nie rozgrzewamy starych przebudzeń. Nie przypominamy sobie tylko tego, że kiedyś było wielkie przebudzenie. Że kiedyś było potężne działanie Ducha Świętego. My możemy to wspominać. Nawet dobrze jest, kiedy to wspominamy. Dobrze jest, że dzisiaj wspominamy dzień zesłania Ducha Świętego na Kościół. Ale ten dzień zesłania Ducha Świętego jest tu i teraz. Ten dzień zesłania Bożego Ducha Świętego na ciebie i na mnie jest obecnością naszą. W tym chodzimy, w tym przebywamy, do tego dążymy, do tego pragniemy, w tym chcemy być. Amen? Bóg jest naszym przewodnikiem do światłości. Bóg jest naszym przewodnikiem do pełni Ducha Świętego. Ale zobaczmy, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że my mamy mieć czystą, zdrową naukę biblijną. Może często jesteśmy zamotani jakimiś teoriami tylko na ten temat. Nie mamy mieć tylko dobre, wypracowane teorie. A może nie wzrastamy do bliskości obecności naszego Pana w naszym życiu. Wiemy, że mamy włożyć wysiłek w to, aby przybliżyć się do Ducha Świętego. Możemy powiedzieć, o, ja jestem taki chętny, żeby Duch Święty się przybliżył. Duch Święty się przybliży, ale czy my będziemy blisko Niego? Kochani, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że my mamy się przybliżać do Pana. My mamy szukać społeczności z Bogiem. My mamy szukać społeczności z Bożym Duchem Świętym. Odpowiedź na to, co jest, jaka jest sytuacja w naszym życiu, musimy sobie dać sami. Musimy sami na to odpowiedzieć. Pan czeka na ciebie i na mnie. Bóg czeka na ciebie i na mnie. Duch Święty nie narzuca nam swojej społeczności. Czy kiedykolwiek ktoś z nas przeżywał w domu będąc, że Duch Święty zaczyna bić nas po karku i mówi, no chodź już na modlitwę, chodź, jeszcze tylko wypiję mleczko. Nie, uderza nas znowu w kark i mówi, nie, już chodź do pokoju, będziemy mieli społeczność. Nie, jeszcze herbatkę sobie zrobię czy kawkę. Ktoś z was miał takie przeżycie? Nie. Nikt nie miał takiego przeżycia. Duch Święty nikogo nie przymusza do społeczności ze sobą. Musi ci na tym zależeć. Duch Święty przychodzi. Duch Święty przychodzi. Czytaliśmy, że Bóg po prostu działa w taki sposób, ażeby dać Ducha Świętego tym, którzy mu są posłuszni. Którzy chcą z nim być. Którzy chcą mieć z nim społeczność.
A więc miej pragnienie w sercu. Możemy rozważać, czy więcej obecności Ducha Świętego jest przy nas, kiedy jesteśmy odosobnieni w czasie panowania pandemii, czy może więcej Jego obecności jest, kiedy jesteśmy teraz zgromadzeni razem w Domu Bożym, kiedy jest więcej Ducha Świętego. Nigdy nie możemy powiedzieć, że kiedyś jest więcej Ducha Świętego. Wiecie, kiedy Ducha Świętego jest więcej? Wtedy, kiedy są pragnące serca. Z przykładów opisanych w Biblii możemy zobaczyć, że obecność chwały Bożej nie jest zależna od ilości zgromadzonych osób, ale od otwartości serc. Serca i serc ogólnie. Posłuszeństwa Bogu. A więc widzimy, Bóg chce wśród nas przebywać. Bóg chce nas prowadzić w swojej mocy. Bóg chce dawać nam swoją moc wysokości, zsyłać na nas tą moc. Ale widzimy, Szczepan był pełen ducha, byli też pełni ducha ci, którzy byli posłuszni Bogu, bo Bóg tą pełnię im dał. Widzimy? To jest niezwykle ważne. Dlaczego na przykład Mojżesz dostąpił tego szczęścia obecności Bożego Ducha Świętego? Bo jak sam Bóg powiedział, był najpokorniejszym z ludzi. I był Bogu posłuszny. Oczywiście nie dorównał Jezusowi Chrystusowi, ale był najpokorniejszym z ludzi oprócz Jezusa Chrystusa. I był bardzo posłuszny Bogu. I zobaczmy, kiedy nawet uderzył dwa razy w skałę i Bóg powiedział, za to nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Nie powiedział Bogu, a to ja to rzucam to wszystko i idę sobie. Jak mnie, sługę, którego wybrałeś, który przeszedł takie różne cierpienia, nie wpuścisz do ziemi obiecanej, to ja rzucam ten cały lud i idę sobie. Pokora i posłuszeństwo były podstawą tego, że Mojżesz był człowiekiem, który ujrzał chwałę Bożą. Że Mojżesz był człowiekiem, który dostąpił tego zaszczytu. Niech Duch Święty wypełni dzisiaj nasze serca swoją pełnią. Niech stąpi na nas Jego potężna radość z Jego obecności. Pamiętam, kiedy i na mnie stąpiła Jego pełnia. Nie można w sumie opisać tej radości. Wydawało mi się, że zaraz zacznę chodzić po powietrzu. Zaraz zacznę chodzić po wodzie. Po ogniu i po wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. Tak jak byłem na drzewie, wydawało mi się, że z tego drzewa po pniu nie będę schodził, tylko tak po powietrzu pójdę sobie. Niektórzy pamiętają chwilę wielkiego zstąpienia Ducha Świętego, kiedy to nie mogłem po polsku mówić. Jak zacząłem w językach mówić, tak nie mogłem przestać. Kochani, to są chwile, których się nie da opisać. Ale pełnia Ducha Świętego jest każdemu dla nas niezbędna. Co daje takie przeżycie? Po co ono jest? Wydawałoby się, to są takie dziwne zachowania. Wydawałoby się, że uczniów nazwali, że są popici młodym winem. Chcecie wyglądać jak pijacy? My nie chcemy nikogo naśladować. Nie chcemy wyglądać jak pijacy. Ale wiecie, powiem wam tak. My nieraz chcemy tworzyć tylko jakieś formy. I pamiętam taki czas, w Polsce to było, kiedy w wielu zborach pokazywano, że Duch Święty zstąpił w taki bardzo wyraźny sposób. No i teraz trzeba po prostu w mocy Ducha Świętego zacząć wykonywać Boże dzieło. I no, przychodzili na nabożeństwa, zgromadzali się, szczególnie przodowali w tym młodzi ludzie i wiecie, zaczynali tupać. Tupali na cały głos, podskakiwali, tupali głośno. Wiecie, po co tupali? Deptali tak szatana i moc nieprzyjacielską.
I tak pokazywali, jak przyciskają nogą i rozcierają szatana w proch, w pył pod swoimi stopami. Może i tak trzeba. Ale powiem tak, za jakiś czas ten szatan z tymi swoimi demonami zaatakował tych wszystkich ludzi. Zaatakował ich w taki sposób, że niektórzy z nich stracili życie. Niektórzy z nich mieli potężne wypadki samochodowe, z których ledwie wyszli. A niektórzy z nich upadli całkowicie w wierze i odeszli od Pana. Nie trzeba nam jakichś znamiennych znaków pokazywać, że my nad szatanem górujemy. Było w Piśmie Świętym opisane też taka sytuacja, kiedy to Dawid kazał tym wszystkim dowódcom, którzy w armii byli, na królach, których zwyciężyli, postawić swoje stopy na znak zwycięstwa nad nimi. Ale działo się to pod kierownictwem Bożego Ducha Świętego. A więc nie czyńmy nic po to tylko, żeby ludziom coś pokazać. Czyńmy to, co Duch Święty wśród nas czyni. Jeśli Duch Święty ciebie poprowadzi i będziesz czynił niektóre rzeczy i będziesz wyglądać na pijaka, to nie wstydź się tego. A jeśli Duch Święty poprowadzi ciebie do cierpienia, tak jak poprowadził Szczepana, nie dziw się temu. Bóg wie, w jaki sposób mamy chwałę Bożą oglądać. Ale jesteś przeznaczony do tego, żeby chodzić w chwale Bożej. Jesteś przeznaczona do tego, żeby Duch Święty w pełnej mocy swojej objawiał się w twoim życiu. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie jesteśmy jakimiś tam wyrzutkami społeczeństwa. Nie jesteśmy też pijakami. Jesteśmy pełni ducha. Nie bądźcie pełni wina, ale bądźcie pełni ducha. A więc nie dążmy do tego, żeby być pełnym wina, ale dążmy do tego, żeby być pełnym ducha. Aby w Duchu Świętym chodzić i mieć cały czas możliwość oglądania chwały Bożej. Potrzebujemy tego. Każdy z nas tego potrzebuje. Dlatego z takim pragnieniem przyszliśmy na to miejsce, aby być w obecności Bożej. A więc szukamy każdego takiego miejsca, gdzie można bliżej Boga stanąć. Jeśli nie przychodzisz do takiego miejsca, gdzie możesz bliżej Boga stanąć, to znaczy, że od Boga uciekasz. Jeżeli nie chcesz być w społeczności, jeżeli jakieś inne rzeczy cię odciągają od społeczności Bożej, to sprawdź swoje życie. Bo to znaczy, że szatan zaczyna mieć zwycięstwo nad tobą. To znaczy, że udało mu się ciebie oszukać. Jeżeli jest nabożeństwo, a ty nie masz pragnienia, żeby na nim być, to znaczy, że szatan zabrał ci apetyt duchowy. Nie masz apetytu. Wiecie, na brak apetytu trzeba brać lekarstwo. Tak, tak. Na brak apetytu. Ja takiego lekarstwa nigdy nie brałem, bo cały czas mam apetyt. Oczywiście ziemski, fizyczny mam apetyt. Raczej muszę na poskromienie apetytu coś brać. Nie biorę, ale poskramiam. Ale powiem szczerze, na apetyt duchowy nigdy nie jest za mało lekarstw. Dlatego bierz Boże lekarstwo na duchowy apetyt. Poznaj siebie samego. Zobacz, czy już ci się chce, czy już ci się nie chce słuchać Słowa Bożego. I jeżeli ci się nie chce, zacznij walczyć o to, ażeby znów chcieć. Bo to jest właściwa postawa każdego dziecka Bożego. I dzisiaj, kiedy mamy to wspomnienie o zesłaniu Ducha Świętego, niech to nie będzie tylko wspomnienie, ale niech to będzie rzeczywistość, która jest w twoim życiu i w moim życiu.
Niech Bóg nas w tym prowadzi, abyśmy byli naprawdę blisko naszego Pana i Jezusa Chrystusa.